Myślę, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobił Paul Pogba, szczególnie ostatnio. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Jest dzisiaj ze mną gość Piotr Sadowski. Witam bardzo serdecznie, Piotrze. Witam. Piotrze, jesteś obecnie skautem Manchester United. Byłem dyrektorem zarządzającym Lecha Poznań. Akademii Lecha Poznań. Bardzo się cieszę, że Cię goszczę. Lech Poznań swoją drogą, ale nie ukrywam i nie będę tego ukrywał tutaj w tym programie, że bardzo cieszą mnie względy tego, że jesteś pracownikiem Manchester United, a jestem olbrzymim kibicem Manchester United, więc fajnie, chociaż będzie okazja z kimś porozmawiać z Manchester United. Co tym bardziej mi miło, że spotykam takich ludzi na swojej drodze, bo wiadomo, no nie często się też spotyka tych kibiców Manchester United, szczególnie poza Anglią. Oczywiście generalnie w skali światowej jest ich dużo, ale akurat no, fajny przypadek. Śmiałem, że to już faktycznie dzięki piłce nożnej można być czasami dosłownie jedną ściśnięcie ręki od jakichś wielkich graczy czy wielkiego klubu. Tak, tak. No, świat futbolu jest tak mały, ja się przekonuję o tym na każdym kroku. Naprawdę to no, jest coś w tym powiedzeniu. A właściwie to od razu się nasuwa takie pytanie, bo ciekawostką jest właśnie, że pracujesz w wielkim klubie, ale zastanawiające jest to, no bo jako scout w teorii człowiek by sobie wyobrażał, że jesteś faktycznie na co dzień w klubie, w którym z Ole Gunnarem Solskjaerem się widzisz, rozmawiacie i tak dalej. Czy to w ogóle tak wygląda? Czy takie są realia w ogóle w takim klubie? Tak, tak. Jest bardzo sympatycznie i relacje są takie, bym powiedział, wręcz przyjacielskie. Ostatnio będąc w klubie przez tydzień jeszcze przed, no, można tak powiedzieć, wybuchem tej epidemii koronawirusa, kiedy można było się bez problemu przemieszczać, będąc przez tydzień w klubie, no było bardzo, bardzo sympatycznie. Trener nawet ze dwa razy sam podszedł, porozmawiał, zapytał, co słychać, zażartował, znać mi drugiego Lewandowskiego. No, także jest bardzo, bardzo sympatycznie i świetna atmosfera panuje. Ale nie jest też tak do końca, że faktycznie, że tam masz non-stop jakby kontakt z tymi, że tak powiem, najwyższego szczebla ludźmi, prawda? Czy jak to wygląda? Jak w większości struktur takich, gdzie człowiek jest zatrudniony, no, ma się swoich przełożonych i z nimi ma się przede wszystkim ten najczęstszy kontakt. Tak? No, generalnie scouting w tak dużych klubach jest, struktura scoutingu jest dość mocno rozbudowana i no, to już było dawno, dawno temu, kiedy główny trener odpowiadał, czy też miał bezpośrednie kontakty ze skautami. To tak jak nawet ja czytałem, nie to, że rozmawiałem, ale czytałem o tym, jak Sir Alex Ferguson budował struktury scoutingu w Manchesterze United, więc wtedy on był też, można powiedzieć, takim szefem tego scoutingu i spotykał się ze skautami i wytyczał im pewne cele, czy też dawał wskazówki. Natomiast no, teraz tak to nie wygląda. Zrozumiałem. To też od razu nasuwa się pytanie, żeby odpowiedzieć naszym widzom, jak to się stało, ile rzeczy musiałeś wykonać w swoim życiu i jak twoja historia wyglądała, że znalazłeś się w tym miejscu, w którym jesteś, no bo domyślam się, że sporo rzeczy się na to złożyło, aby tam się znaleźć, prawda? Czy no, jakby pod bramą Old Trafford nie stałem. Dokładnie. To na pewno, natomiast no, gdzieś tą ścieżkę zawodową każdy sobie buduje i też ja tak robiłem, bo no, chciałem się wspinać po szczebelkach tego życia zawodowego. Ale że znajdę się w Manchesterze United, że będę pracował dla tego klubu, no to można powiedzieć, że nawet nigdy nie marzyłem. Generalnie moja przygoda z piłką nożną, jakby no poza boiskiem, bo tam kiedyś też troszeczkę grałem w piłkę, zaczęła się głównie od studiów FIFA Master w Szwajcarii i później tak to się potoczyło. Byłem przez krótki czas dyrektorem sportowym Podbeskidzia Bielsko-Biała, kiedy ten klub grał w Ekstraklasie. Byłem właśnie dyrektorem zarządzającym Akademii Lecha Poznań. No i nagle zdarzyło się tak, że otrzymałem propozycję, zapytanie, czy byłbym zainteresowany stanowiskiem skauta w Manchesterze United. No, Oni cię wyskautowali również? No generalnie ja mieszkałem w Anglii przez 12 lat z jakimiś tam małymi przerwami na okresy pracy w Polsce, między innymi w Bielsku-Białej, czy też z przerwami na studia w Szwajcarii, te FIFA Master,
ale i moje CV gdzieś tam krążyło po agencjach, które szukają ludzi do pracy w sporcie i po prostu otrzymałem zapytanie od jednej z takich agencji, która współpracuje z Manchesterem United i tak to się potoczyło. Byłeś lekko w szoku na początku? Na pewno tak. Kilka razy przeczytałem to zapytanie, o jaki klub chodzi i była to dla mnie duża niespodzianka, ale no cieszę się, że padła taka propozycja. A negocjacje jak przebiegały? Były dla ciebie proste, że tak powiem, wiedziałeś, że nie chcesz odmówić? Czy te warunki, które przedstawili, to też wydawało ci się, że będą inne, bądź też oczekiwałeś czegoś innego, czy od razu jakby spodobały ci się? Jak to było z początkiem, jeżeli chodzi o pracę? Szczerze to tak do końca już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Generalnie bardzo interesowała mnie struktura tej pracy, wymagania i to było najistotniejsze. No wiedziałem, że jest to praca w scoutingu i trochę no znacząco odbiegała nawet od tego, co robiłem w Lechu Poznań, ale jest to praca bliżej boiska piłkarskiego i generalnie takie były moje zamiary, cele, marzenia nawet bym powiedział, żeby pracując w tym środowisku piłki nożnej być bliżej boiska, a nie tak blisko biurka w gabinecie, więc to był dla mnie fajny moment, żeby to zmienić, a jednocześnie marka klubu powodowała, że wszystko się łączyło w taką fajną całość. Czyli ten scouting był po części jakimś takim twoim celem, tak? Żeby gdzieś w tę stronę... Ja scoutingiem już się zajmowałem wcześniej. Mieszkając w Anglii byłem osobą, takim koordynatorem na teren Anglii, odpowiedzialnym za wyszukiwanie chłopców z polskimi korzeniami dla młodzieżowych reprezentacji Polski. Ten scouting już wcześniej był zapoczątkowany, tego typu scouting, za który generalnie w skali globalnej odpowiada Maciek Chorążyk, był zapoczątkowany w Niemczech, natomiast no, ta fala emigracji do Wielkiej Brytanii spowodowała, że coraz więcej chłopców pojawiało się na Wyspach Brytyjskich z polskimi korzeniami, którzy potencjalnie mogli grać w możliwych reprezentacjach Polski. Więc no, zajmowałem się tym, koordynowałem, można powiedzieć, w pewien sposób te działania też, bo ta siatka skautów współpracujących no, rozszerzała się i to były takie moje początki stricte ze scoutingiem. I udało się jakby to też połączyć z późniejszą ofertą, z pracą, którą otrzymałeś w Manchesterze. Tak, dokładnie tak. A co było dla ciebie takim, albo czy co zrobiło na tobie największe wrażenie, wchodząc do takiego klubu, przyjeżdżając pierwszy dzień? Pamiętasz w ogóle swój pierwszy dzień? Bo to też pewnie trochę czasu minęło, ale czy pamiętasz, co robiło na tobie największe wrażenie właśnie w takim klubie? No bo tak, zakładam, że miałeś jakieś oczekiwania, wizję tego klubu. Jak wszyscy zresztą widzowie i tak dalej, którzy wyobrażają sobie taki klub. Zresztą był u mnie Kuba Boki, którego tak. Też dobrze znasz i też właśnie ciekawostką było, jak wygląda ta cała struktura, to co sam ty mówiłeś, że też byłeś ciekawy sam tego. Tak, znaczy no pierwszego dnia to na pewno nie można wszystkiego zobaczyć. To jest raz, natomiast pamiętam doskonale swój pierwszy dzień w Manchesterze, w klubie. Było to w centrum treningowym w Carrington, tam gdzie mieszczą się boiska treningowe i obiekty treningowe dla akademii i pierwszego zespołu. Generalnie bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła taka dobra, rodzinna, przyjacielska atmosfera i absolutnie nie można było odczuć gwiazdorskiego podejścia ze strony zawodników bądź trenerów. Każdy traktował siebie nawzajem po przyjacielsku i no to było duże wrażenie. No i z drugiej strony już od pierwszego dnia no, robił wrażenie profesjonalizm w tym klubie. A było coś, co tak mocno cię urzekło, oprócz faktycznie jakby elementów takich cech zachowań, ale też na przykład jako struktura samych, nie wiem, baza treningowa, jakieś konkretne budynki, jakieś baza treningowa, takie, nie wiem, pomieszczenie, które na przykład było takim bardzo ciekawym miejscem, którego nie widziałeś nigdy wcześniej? Czy no baza treningowa jest bardzo rozbudowana, porównując do infrastruktury, jaką posiadają polskie kluby, bo tutaj mogłem jakby to porównać.
Więc ilość boisk, czy też budynki i ich wyposażenie, to budziło wrażenie na samym początku. Nadal budzi oczywiście i ogromny szacunek mam do tego, że obiekty są tak wspaniale wyposażone, ale na początku to wrażenie było szczególnie duże. A mógłbyś opowiedzieć trochę o swoim dniu pracy albo w ogóle o swojej pracy, jak ona mniej więcej wygląda, no bo domyślam się, że też masz kogoś, kto nadzoruje jakby twoją pracę, na ile masz samodzielności, na ile decydujesz o tym, co będziesz robił, jak to wygląda, żeby widzowie wiedzieli, jak pracuje scout Manchesteru właśnie. To znaczy, no teraz ta specyfika mojej pracy troszeczkę się zmieniła, bo generalnie przeszedłem na obserwacje i na analizę meczów i zawodników na wideo. To jest podstawa, no bo mecze na żywo się nie odbywają, więc no nie jestem w stanie tego robić. Natomiast generalnie moja praca polega na obserwacjach na żywo. Więc no, bardzo dużo jest wyjazdów na mecze celem obserwacji zawodników. I tak naprawdę no, też wiele czasu się spędza w samochodzie, czy też szczególnie w środkach transportu i robi się dużą ilość kilometrów, bądź też lata samolotem. No, najdalszy mój taki, najdalsza podróż, bo to nie był wyjazd tylko od samolotem, było do Indii na Mistrzostwa Świata U17 w 2017 roku i to było w zasadzie na samym początku pracy dla Manchester United, bo te mistrzostwa były bodajże w październiku 2017. To była taka najdalsza podróż, ale no, tych podróży też jest sporo, nawet po Europie, do Portugalii, czy też do innych krajów w Europie. Także oczywiście najmocniej skupiam się tutaj na Europie środkowej, centralnej Europie, bo to jest taki mój target, mój rynek. Tutaj mam no, najlepsze kontakty i moja wiedza jest najbardziej bogata, jeśli chodzi o zawodników, ale no, też otrzymuję polecenia z klubu, aby udać się też w inne miejsca celem obserwacji zawodników, więc dużo podróży jest generalnie. A jak rozplanowujesz właśnie swoją pracę? Tak w standardowym, normalnym okresie, że tak powiem, zapytam, bo to jest tak, że nie wiem, planujesz w jakiś pod koniec tygodnia, gdzie będziesz leciał albo jechał przez cały tydzień? Bo rozumiem, że ciebie cały tydzień. Tak, jest, tak? No, planowanie jest bardzo istotne generalnie w tym zawodzie. Jeżeli wiem, że w najbliższym czasie będę operował na tym swoim właśnie rynku Polska, Czechy, Słowacja, no to generalnie planuję to tydzień, dwa do przodu, jeśli chodzi o mecze ligowe. Natomiast są takie mecze jak turnieje kwalifikacyjne, załóżmy do Mistrzostw Europy U17 czy U19, gdzie ten kalendarz jest znany dużo wcześniej, no to wtedy jest jeszcze większym wyprzedzeniem, bo sama podróż to nie wszystko. Wielokrotnie trzeba w danym miejscu, bądź też na danym obszarze zostać kilka dni, więc no dochodzi też sprawa zakwaterowania. Oczywiście ja się sam bezpośrednio jakby tym nie zajmuję, bo no w tak dużym klubie to też jest bardzo duże i fajne wsparcie ze strony innych osób. Natomiast no też jakby przekazać trzeba informację, że potrzebny jest hotel w danym miejscu. No to też wymaga właśnie odpowiedniego podejścia i planowania. A no, domyślam się, że tutaj właśnie dużo podróży jest skazane na dużo podróży, no bo tak. I częste podróżowanie. Tak. Nie bywa to dla ciebie czasem męczące, że jesteś w stanie na przykład wykorzystać w pełni swoją taką perspektywę oglądania tych zawodników podczas tylu podróży? W pewien sposób tak, ale no, ta praca jest jednocześnie dla mnie pasją, a z drugiej strony ja też lubię podróże, więc to jest też fantastyczne połączenie, jeśli chodzi o mnie. Może no, niektórzy nie lubią tak bardzo podróżować, więc może to się okazać męczące, natomiast w moim przypadku absolutnie nie i powiem, że teraz obecnie, kiedy no, nie mogę podróżować, nie mogę oglądać meczów na żywo, to już mam taki głód, taką potrzebę, że już no, czekam, aż ten moment nadejdzie, kiedy będę mógł jeździć na mecze. A to ile jest w tym, że
na ile możesz korzystać na przykład z tej podróży, no bo biorąc pod uwagę, że musisz poświęcić czas na pracę, to ile jest też tego, że możesz chociaż trochę skorzystać z tej podróży, mam na myśli, nie wiem, zobaczenie czegoś poza boiskiem. Nie, no oczywiście czasem się tak zdarza, no wyjeżdżając na mecz, bardzo często reprezentacje, szczególnie tych młodszych roczników U15, U16, organizują dwumecze i zwykle te mecze są w odstępie dwóch, trzech dni, załóżmy. No więc wyjeżdżając na taki mecz, choćby jak byłem na przykład na meczu U16 w ubiegłym sezonie, dwumeczu Dania-Słowacja, i te mecze były na Bornholmie w odstępie 2 dni, no to generalnie musiałem spędzić tam na wyspie 4 dni, tak? Bo jeszcze trzeba doliczyć podróż i ten pobyt, więc no jest troszeczkę oczywiście tego czasu na to, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko stadion, na który mam się udać. Małe piwo można wieczorem wypić. No, powiedzmy, że herbatę. Dobrą. Tak, albo herbatę i kawę. Często spotykasz, domyślam się, że na takich, podczas swojej pracy często spotykasz już te same twarze, które się pojawiają. Tak, to na pewno. No, środowisko jest mi dość dobrze znane i znamy się ze skautami z innych klubów, czy też z agentami piłkarskimi, którzy często pojawiają się na takich meczach, na meczach reprezentacji polskiej, czy też na meczach innych reprezentacji w innych krajach. No, znamy się z tymi osobami, oczywiście jest sympatycznie i no, jak na razie nie mamy siebie dosyć, więc no, oby tak dalej. A ty właśnie relacje jakby z menadżerami piłkarskimi są na zasadzie, nie wiem, pozytywnej stopie, czy to jest gdzieś tam, że jedno z drugim się wyklucza? Czy nie, no nie wyklucza się absolutnie, żadnej rywalizacji między nami nie ma, nie? Bo generalnie no, w tej specyfice pracy... A nie zagadują, czy nie można by było... Że tak powiem. Nie, no to jak wszędzie, wiadomo, to wiadomo, że tak, że każdy też i swoje chwali, bądź też próbuje nawiązać kontakt, ale ja absolutnie od tego nie uciekam. Jestem otwarty na te relacje, na te rozmowy, bo no też dobrze mieć rozbudowaną siatkę kontaktów, znać ludzi, bo to na pewno pomaga, absolutnie nie przeszkadza w tej pracy. Rozumiem, że też jakby tą relację zdajesz bezpośrednio do raczej swojego przełożonego, który przekłada to dalej do, że tak powiem, jeszcze wyżej, bo nie masz jakby takiej relacji, czy też takiego kontaktu bezpośrednio z pierwszym trenerem pierwszego zespołu, czy to jest gdzieś to się opiera? Nie, ten proces jest naprawdę rozbudowany. Tak, zdecydowanie, nawet między szefami scoutingu, a trenerem pierwszego zespołu, czy szefem akademii, no to też jest jeszcze kilka osób po drodze, także ten proces jest naprawdę rozbudowany. Czyli nie jest tak, że faktycznie jeżeli pierwszy trener mówi znajdź mi drugiego Lewandowskiego, to ty faktycznie wtedy obdzwaniasz do niego i mówisz, no dzisiaj się nie udało, ale... No nie. Nie będę trenera nękał telefonami, to na pewno. Aczkolwiek no, w tak wyjątkowych sprawach różnie może być, aczkolwiek nie. Na razie spokojnie do tego podchodzimy. Okej, a nie wiem, o ile możesz to powiedzieć. Oczywiście, czy masz jakiś profil zawodnika, którego szukasz? Albo też dostajesz jakieś wytyczne co do profilu zawodnika, którego poszukujecie? Tak, są takie wskazówki, aczkolwiek... No, czy też jakby, masz jakąś swoje sugestie? Tak, też, oczywiście. No, siłą rzeczy i w klubie tej wielkości szukamy najlepszych zawodników, tak trochę generalizując, tak? Ale jednak dość dużo to mówi. No, muszą to być zawodnicy z najwyższej półki, to się nie ma co oszukiwać, ale też te poszukiwania są nieraz bardziej specyficzne, zawężone, bym powiedział, także no, różnie z tym bywa. Ty masz ewentualnie jeszcze, rozumiem, czyli tak w zasadzie, jeżeli chodzi o kontakt jeszcze z nie wiem, z Woodwardem albo z kimkolwiek, to też jakoś się ciebie dotyczy, macie jakieś większe takie zebrania w klubie, w których na przykład jeszcze jest takie zebranie z prezesem Nie, no mamy spotkania, ale to są spotkania takie wewnętrzne, raczej działu scoutingu, wszystkich scoutów, bo my też się na co dzień tak często nie widzimy, są to ludzie rozsiani po całym świecie, pracujący w Ameryce Południowej, w Europie, w różnych krajach, czy też w Ameryce Północnej. No jest tych ludzi dużo skautów pracujących dla Manchester United na całym świecie, ale także siłą rzeczy nawet te spotkania działu scoutingu to jest no, sporo osób.
A z tymi innymi skautami też macie jakieś relacje? Macie jakieś takie, nie wiem, tak, świąteczne spotkanie, podczas którego wszyscy się widzicie? Kontakt mamy częsty, raz, że widzimy się na tych spotkaniach wewnętrznych całej grupy skautingowej. A dwa, no mamy też grupy na WhatsAppie, cały czas się komunikujemy na bieżąco, wymieniamy jakieś spostrzeżenia, informacje, czasem są to poważne, czasem mniej poważne rzeczy, ale to też jest dobre, bo to buduje atmosferę między nami, więc tak, no kontakt mamy na bieżąco, na bieżąco. A na ile przydały Ci się Twoje doświadczenia z... No bo robiłeś różne rzeczy w sumie, tak? Bo i w Podbeskidziu, i w Lechu miałeś też trochę inne zadania, więc na ile to się przydało Tobie w ogóle w obecnej pracy, czy w ogóle w tym, gdzie też jesteś? No wszystko było jakąś tam mniejszą bądź większą cegiełką do tego. I miało na pewno wpływ na to, że znalazłem się w takim klubie, w Manchester United. Na pewno też szkoła, wykształcenie FIFA Masters, gdzie bardziej jest to nakierowane na zarządzanie w tym obszarze piłki nożnej, ale też daje dobrą wiedzę na temat rynku transferowego, różnych przepisów, co z kolei no też jest ważne, żeby umieć czytać pewne zależności, nawet jako scout, ale dotyczące transferów, tak, bo trzeba wiedzieć, jaki wpływ na dalsze losy zawodnika może mieć jego sytuacja kontraktowa. No, praca jako dyrektor sportowy w Podbeskidziu, czy też wcześniejsza praca też jako dyrektor zarządzający polskiego oddziału Kerber Coaching, czyli metody w sumie szkoleniowej, ale nakierowanej na rozwój młodych talentów, czy też praca w Akademii Lecha Poznań, która no, jest w tej czołówce w Polsce, ale pozwoliło mi to obcować z młodymi zawodnikami, bliżej poznać metody szkolenia takich zawodników, no wszystko no, na pewno dużo, dużo mi dało. A są takie aspekty, które mógłbyś na przykład, przypuszczając, że wrócisz kiedyś do Polski, bądź jakiś klub chciałby Cię sprowadzić z powrotem do Polski, dostałbyś jakąkolwiek propozycję, nie wiem, pracy w tym związku, cokolwiek, co mógłbyś przynieść na przykład z tej pracy, którą obecnie wykonujesz? Ja miałem nawet ostatnie propozycje z polskiego klubu, tak, z klubu Ekstraklasy. Była to propozycja na stanowisko, można ująć, no, szefa pionu sportowego, najpierw w funkcji jako szefa scoutingu, docelowo jako dyrektor sportowy. Ale no, jestem zadowolony na razie z miejsca tego, w którym jestem, tak, w którym się znajduję, tak? Natomiast na pewno z innej perspektywy patrzę obecnie na piłkę europejską. To nie jest tak, że teraz no, ja wiem wszystko i wiem najlepiej. Absolutnie nie, ale na pewno wiele elementów mógłbym ciekawych wprowadzić i widzę, że po tym okresie pracy w Manchesterze United też inaczej pracowałbym w polskim klubie, to na pewno. To na pewno, ale no póki co nie zamierzam tego zmieniać. W żaden sposób nie sugeruję, że powinieneś wrócić czy cokolwiek, tylko mnie ciekawiło, ponieważ takie osoby z tak doświadczeniem, no bo jeżeli czerpać wzorce, no to chyba od tych najlepszych i mieć takie wzorce, które ty posiadasz, no to myślę, że... To zdecydowanie. Na pewno ja uważam, przede wszystkim wychodzę z założenia, że osoba na stanowisku, ujmijmy to kierowniczym, czy też dyrektor sportowy, szef scoutingu, no generalnie powinna tą wiedzę przynosić ze sobą, a nie uczyć się wykonując tą funkcję, tak? To jest najistotniejsze, więc na pewno osoby z taką wiedzą, z doświadczeniem w pracy w innych klubach poza granicami Polski, szczególnie w tej piłce europejskiej, w ligach top 5, no na pewno mogą być dużą wartością dodaną. Ja nie mówię tego tylko o sobie, tylko uważam, że generalnie polska piłka powinna czerpać z wiedzy takich osób, o ile to jest możliwe. Wiem, że są no, pewne ograniczenia też, no, nazwijmy to natury organizacyjno-finansowej, ale no, wierzę, że polska piłka będzie się rozwijać mimo tych obecnych turbulencji i jakichś tam kłopotów, ale będzie się rozwijać i myślę, że polskie kluby powinny korzystać z wiedzy osób, które mają doświadczenie w pracy poza Polską.
tych osób jest niewiele. No jest niewiele, jest niewiele. To tak próbowałem sobie pomyśleć, ile tych osób mamy, które gdzieś tam i faktycznie w tym scoutingu jakoś widzę, że całkiem nieźle nam idzie. Bo... Akurat tak, w tym obszarze no tak jest kilka osób z Polski, o ile Tomek Pasieczny, nie? To, tak. W Arsenalu, tak. Radek Muzyrko niedawno zaczął pracę dla Chelsea. Kamil Kogut pracuje dla Bordeaux. Jest też jeden kolega, który pracuje dla Southampton. I z tego co wiem, jest scout pracujący dla Willem II Tilburg w Holandii. No, w sumie niewiele tych osób, ale są. Patrzę na innych stanowiskach i tutaj chyba mielibyśmy większy problem, żeby... No to na pewno, ale też patrząc tak na trenerów, no to oczywiście nie są to osoby pracujące jako pierwsi szkoleniowcy. No tutaj tak jest raczej nie urodzaj, bym powiedział. Natomiast no, na troszeczkę niższych stanowiskach no, jest trochę osób z Polski pracujących poza granicami. W tym temacie, w którym jesteśmy i tu też tak sam przemyślałem właśnie w tej chwili tę kwestię, że tych dużo osób nie ma, że ja rozumiem, że to może nie wynikać z tego, że Polaków się nie szanuje za granicą, bo to nie z tego wynika, ale mimo wszystko wiele osób się zastanawia nad tym, czemu na przykład polscy trenerzy nie są na przykład zatrudniani w klubach zagranicznych. Że tych osób w ogóle w tych strukturach jakby piłkarskich nie mamy wielu, ale często jest to wypadkowo na przykład tego, że wielu piłkarzy bardzo dobre grało gdzieś w tych zagranicznych klubach i faktycznie w tych strukturach wtedy pozostają u nas dopiero. Można powiedzieć, że od kilku lat kształtuje się prawdopodobnie to, że niektórzy piłkarze będą mogli kiedyś pozostać w tych klubach. To na pewno. No jest to dość skomplikowany temat, bym powiedział, i ciężko znaleźć jedną taką konkretną odpowiedź na to, ale no jest wiele czynników, wiele składowych wpływających na to. Na pewno generalnie znaczenie polskiej piłki w ujęciu globalnym. No tutaj jeśli chodzi o pierwszą reprezentację, no to w rankingach wypadamy dobrze, nawet można powiedzieć bardzo dobrze porównując do minionych lat, więc to na pewno też buduje prestiż polskiego szkoleniowca i ma wpływ, może mieć wpływ na zatrudnienie za granicą. No ale też przede wszystkim wyniki w szkoleniu polskich młodych zawodników. No, coraz więcej polskich piłkarzy gra w bardzo dobrych klubach za granicą. No jest to przecież jakby nie było efekt szkolenia w Polsce. Część tych zawodników wyjeżdża w wieku 16 lat za granicę i tam się rozwija, ale no, niektórzy później dopiero w wieku seniora, ale generalnie są szkoleni w Polsce, także no... Potrzeba jeszcze troszkę czasu. Ja myślę, że znaczenie polskiego trenera za granicą będzie rosło, ale na pewno nie pomaga znaczenie polskiej ligi w ujęciu europejskim i no, spadek w tej klasyfikacji, w tych rankingach europejskich, jeśli chodzi o polską ligę. A rozmawiasz z kimś w klubie o tym właśnie, o znaczeniu polskiej ligi, o jakby jej jakości, wartości i tak dalej? Znaczy ja głównie patrzę na jakość zawodników, to mnie najbardziej interesuje w tym momencie, natomiast jeśli chodzi o czynnik taki bardziej organizacyjny, no to jakoś nie wchodzę w szczegóły, można powiedzieć, aczkolwiek zauważam, że okej, polska liga się rozwija i finansowo ten poziom też się podnosi, są coraz większe pieniądze z reklam, z spraw telewizyjnych, ale no też inne ligi nie stoją w miejscu i tak. No właśnie, więc fajnie, należy się cieszyć z tego, że w Polsce nie stoimy w miejscu, tylko te wyniki finansowe są coraz lepsze, ale inne ligi też idą do przodu, więc no, poprzeczka idzie w górę. A jak oceniasz, jeżeli jesteśmy przy młodych chłopakach, właśnie ich, że tak powiem, szybkie wyjazdy? Ponieważ no, cały czas jest ten dylemat, wyjechać szybko, czy poczekać jeszcze jeden sezon, umocnić swoją pozycję w ekstraklasie, czy propozycja z takich klubów jak Manchester United, Chelsea, choćby Southampton, gdzie naprawdę są klubami w Anglii no, o zupełnie innym statusie, i czy warto wyjeżdżać i próbować swoich sił, czy poczekać jeden sezon?
Teraz patrzę na to z innej perspektywy i bliżej... Tobie jest bliżej do tego, mogę... żeby wziąć młodego zawodnika. Ale jak to oceniasz właśnie? Wiem, jak wygląda szkolenie. Byłem blisko szkolenia na tym najwyższym poziomie w Polsce. Wiem, jaki jest poziom ekstraklasy. Natomiast wiem też, jak wygląda szkolenie przede wszystkim w Anglii, potencjalnie dla takiego 16-17-latka, kiedy na ten moment może taki zawodnik najwcześniej wyjechać. I uważam, że bardzo jest to wartościowe, że zawodnik w takim młodym wieku mógłby wyjechać i tam się kształcić i rozwijać, no bo z całym szacunkiem. Ale jednak szkolenie na tym za granicą w Anglii czy też w innych krajach jest na jeszcze wyższym poziomie niż w Polsce. I ja nie podchodzę do tego tak, że to zniszczy zawodnika. Oczywiście no, wpływa wiele czynników, takich, które mogą mieć też negatywny wpływ. I jest zmiana środowiska, zmiana nowy język, zmiana szkoły i tak dalej, ale to też nie chodzi o to, żeby wyjeżdżało mnóstwo zawodników. Natomiast no, w niektórych przypadkach uważam, że jest to uzasadnione i też świadomość polskich młodych zawodników, czy też ich rodziców jest naprawdę duża obecnie w dobry sposób podchodzą do tego i czerpią naprawdę dużo. Także uważam, że taki wyjazd zawodnika w wieku 16-17 lat do klubu angielskiego, czy też włoskiego, bądź niemieckiego może mu dużo dać. I też no, poziom sportowy zawodników, którzy tam są w tych akademiach, jest bardzo wysoki. A to jednocześnie podnosi... potencjalnie ma wpływ na rozwój tego zawodnika, który z Polski wyjeżdża i trenuje z tak dobrymi zawodnikami, reprezentantami różnych krajów, którzy są w danym klubie. Mhm. Ciekawiłaby mnie kwestia oczywiście, czy da się określić w ogóle, w jakim wieku najlepiej wyjechać, jak się dostaje propozycję, ale wydaje mi się, że to trochę indywidualna sprawa. No, dość indywidualna. No, teraz też tak patrząc na polską ligę, w coraz młodszym wieku zawodnicy debiutują. Już w tej chwili zawodnicy z rocznika 2002-2003. Trochę sytuacja wymusza wierzę. Z jednej strony tak, ale uważam, że jest to bardzo dobry trend i powinniśmy iść w tą stronę, bo jeżeli mamy w jakiś sposób zbudować wartość polskiej ligi, polskiej ekstraklasy, to właśnie w ten sposób. Moim zdaniem to by było za duże wyzwanie, żebyśmy stali się ligą, która może konkurować... No już nie mówię z ligą francuską, bo to jest w ogóle jakieś... Ale czeska na przykład jest jakimś już przykładem, gdzie Slavia Praga, te kluby grają. Tak, no ale no, polska liga myślę, że też nie będzie konkurować na ten moment z ligą chociażby belgijską pod względem poziomu i finansów. Natomiast możemy zbudować tą wartość jako liga, która dobrze szkoli. I coś jak Serbowie? Daje, tak, dokładnie. Chorwaci, dokładnie tak. I daje możliwość rozwoju do pewnego etapu tym zawodnikom. Oczywiście, jak niektórzy wyjadą, tak jak wspomnieliśmy, w wieku 16-17 lat, okej, ale jeżeli też inni mogą zadebiutować w takim wieku w ekstraklasie i zdobywać doświadczenie, też jest to na pewno bardzo dużo dla takich zawodników, a jednocześnie tej lidze może dać kolejną wartość, kolejny zysk, no bo no, rozwój zawodnika też powoduje, że wzrasta zainteresowanie tym piłkarzem i no, transfer daje korzyści finansowe. Jest jakaś osoba w Manchesterze, która zrobiła na tej wrażenie, z kim się widziałeś, chociażby nie wiem, czy piłkarz, czy nie wiem, z Alexem Fergusonem miałeś okazję się spotkać? Tak, miałem okazję się spotkać z Alexem Fergusonem, ale myślę, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobił Paul Pogba, szczególnie ostatnio. Bardzo takie ma luźne podejście, ale no nawet siedząc na stołówce w grupie kilku skautów, sam podszedł do nas, przybił piątkę, zapytał się, co słychać, więc no bardzo, bardzo sympatycznie. O, zaskoczyłeś mnie. Z Łukaszem Bejgerem masz kontakt, tak w sensie, że jak czy widzicie się w klubie, czy też się kontaktujecie jakoś często? Tak, no mamy kontakt generalnie, dość częsty. Albo rozmawiamy na miejscu, albo wymieniając wiadomości, także no, na bieżąco wiem generalnie, co się dzieje u Łukasza.
To nie chcę pytać o nazwiska, bo wiem, że to nie wypadałoby i po pierwsze nie bardzo możesz mówić o wielu rzeczach, ale ciekawią mnie twoje plany na przyszłość, jakie ty masz jeszcze cele i marzenia trochę związane z tym, no bo pytanie, czy ktoś, kto pracuje w takim klubie, jakie może sobie stawiać jeszcze cele i marzenia? No, na pewno chciałbym się rozwijać, natomiast nie chcę sobie stawiać jakichś takich konkretnych celów i samemu nakładać na siebie w pewien sposób też bariery, można powiedzieć, żeby później sobie rwać włosy z głowy, że nie udało mi się tego zrealizować. No, chcę się rozwijać, ale co życie przyniesie, to czas pokaże. Tak jak nie wiedziałem kilka lat temu, że będę miał możliwość pracy dla Manchester United, tak samo tak, teraz. Tak, zrozumiałem. No. Bardziej mi chodzi, czy masz na przykład taki cel, jak na przykład, nie wiem, twój zawodnik w pierwszej drużynie Manchester United, czy... No, to oczywiście, to wiadomo. Myślałem, że pytasz po prostu bardziej o cele takie zawodowe, znaczy, personalne. Też, ale ciekawe by. Natomiast jeśli chodzi o wartość pracy, no to tak, no tak jak dla malarza jest ważne, żeby jego obraz gdzieś tam zawędrował i znaczy ważne, no miłe, przyjemne jest, tak, żeby oczywiście zawędrował fajne miejsca, czy znalazł się w wartościowym muzeum, był doceniony przez inne osoby. Tak dla skauta jest ważne to, żeby jak najwięcej zawodników, których skaut znalazł, odkrył, polecił, no zaszło jak na najwyższy szczebel w tej piłkarskiej drabince, to na pewno. No, ja mam nadzieję, że Łukasz Bejger będzie pierwszym takim zawodnikiem, z którym miałem kontakt w tej profesji, pracując dla Manchesteru, że będzie grał w pierwszej drużynie, aczkolwiek no, nie do końca jest to jeszcze w 100% transfer, czy też zawodnik, na który miałem wpływ, że tam się znalazł. Tak, bo wy się chyba jakoś tak równocześnie, tak? Bo Łukasz, ja zacząłem pracę dla United we wrześniu 2017, natomiast Łukasz w Manchesterze na testach był rok wcześniej, także już został wcześniej przez klub zauważony. Mhm, rozumiem. No nic, no to ja ściskam kciuki, życzę wszystkiego dobrego, życzę powodzenia, no i wierzę też w ten sukces i w to powodzenie, jako że kibicuję temu klubowi to podwójnie, ale przede wszystkim też tobie życzę jak najlepiej, żebyś jak najbardziej osiągał swoje cele, które pewnie sobie wyznaczasz w pracy, no i mam nadzieję, że jeszcze przy jakiejś okazji się zobaczymy i pogadamy. Dziękuję, no mam nadzieję, no, że program się będzie rozwijał, jak również u mnie też coś tam będzie szło do przodu, jeśli chodzi o tą ścieżkę zawodową, także no, będzie na pewno dla mnie to duża przyjemność spotkać się jeszcze raz. Piotra na Twitterze znajdziecie na pewno, więc jakbyście mieli do niego jakieś bezpośrednie pytanie, to też możecie gdzieś go zapraszam na Twitterze odnaleźć. Ja zapraszam na social media, zapraszam oczywiście do innych wywiadów. Wywiady też staram się publikować w formie podcastu. Oczywiście tutaj po prostu ten dźwięk przekładam na te platformy podcastowe. Także coś nam światło mignęło. Także tak czy inaczej bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Dzięki. Dziękuję.